Ryszard Petur razem z trzema innymi posłami tworzy koło posłeckie, bo wystarczy do, tego stworzy, wystarczy do tego tak naprawdę trzech posłów i zaproponował także bardzo ciekawe propozycje, jeśli chodzi o tutaj przepisy dla przedsiębiorców, e, którzy mieliby płacić ZUS w wysokości 500 zł miesięcznie e, dla osób, które mają przychody do 80 tam paru tysięcy złotych. Ale więcej o tej właśnie propozycji w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, chcę od razu powiedzieć, że nie, nie agituję do żadnej partii politycznej. Przedstawiam te kwestie właśnie tego ZUS-u i podatku który został zaproponowany przez Ryszarda Petru. No i też chcę powiedzieć więcej tak na temat właśnie tego podatku, tak naprawdę można powiedzieć, że ucisku tak ze strony ZUS-u dla przedsiębiorców, którzy bardzo płacą wysoki tutaj ZUS. No więc tak, jakie są propozycje tutaj Ryszarda Petru? No to propozycje są takie, żeby przedsiębiorcy mający mały przychód do 80 tysięcy w roku kalendarzowym, Czyli to jest mniej więcej tam do 7 tysięcy na miesiąc, płacili 8% podatku. 8% podatku oraz 500 zł miesięcznie zUS-u, tak. Jedna składka bez rozdzielania tak naprawdę na te poszczególne składniki, i tak dalej, na fundusz pracy, składka rentowa, wypadkowa, zdrowotna, chorobowa, i tak dalej. Więc jedna stawka bez dużego i bez małego zUS-u. Natomiast jak to wygląda teraz w praktyce? Teraz w praktyce wygląda w ten sposób, że jest tak zwany mały zUS, który obowiązuje przez 2 lata, czyli przez 24 miesiące, potem jest duży zUS. Chociaż teoretycznie tutaj rząd PiSu, rząd Morawieckiego wprowadził taką ulgę tak, że dla tych osób, które dopiero co założą działalność gospodarczą, to mogą bodajże przez pierwsze trzy miesiące tutaj skorzystać jeszcze bardziej z preferencyjnego ZUS-u, a więc ten mały ZUS jeszcze jest o połowę mniejszy, bo płaci się około chyba 300 zł, samo tylko składkę zdrowotną, bez, tej, bez tych pozostałych składek, no ale wiadomo, że jest to jakieś obciążenie dla przedsiębiorców, no i wiadomo, że podatki trzeba płacić, tak, trzeba płacić tutaj 19% podatku, tak, jeśli chodzi o podatek liniowy, no jeżeli to jest VAT, to, no to jest to zdecydowanie więcej, 20 parę, 23%, tak, jest to zdecydowanie więcej no więc tak jeśli chodzi o to yy, propozycje no to rzeczywiście wydają się być ciekawe tak bo te rządy, które proponowały w ostatnich latach tak naprawdę rozwiązania to są wszystko rozwiązania dla społeczeństwa, natomiast nie ma tak naprawdę rozwiązania dla przedsiębiorców, tak, gdzie przedsiębiorcy mieliby jakieś korzyści. Wprowadzono jakby tutaj taką politykę, żeby można zarejestrować działalność gospodarczą w jednym okienku, natomiast no, dla tych osób, które już prowadzą działalność gospodarczą, to nie było praktycznie żadnych nowinek, tak. Jedyną nowinką było to, że zmieniono, zmieniono jakby w przepisach, że praktycznie wystarczy tutaj, czy ZUS przydziela poszczególnej osobie poszczególnemu płatnikowi właścicielowi firmy indywidualne konto i na to wpłacana jest jedna suma na wszystkie składki, dopiero później z to rozdziela, wcześniej to było tak, że trzeba było płacić na wszystkie te konta poszczególne tak indywidualnie, każda tak naprawdę składka była na inne konto, teraz płaci się na jedno konto i koniec no więc tak, no na pewno po prostu jeśli chodzi o przedsiębiorców to byłaby to duża korzyść bo zdecydowanie ci mniejsi przedsiębiorcy, tak, a ich jest przecież w Polsce najwięcej, płacili niższe te składki. Natomiast ten mały ZUS na początku wynosi tam około 500, tam bodajże 20-540 zł po dwóch latach, to już jest ponad 1250 zł, czyli naprawdę to jest spora, tak naprawdę spory obciążenie dla małych firm, tak, bo te małe firmy no, nie generują tak, takich zysków jak wielkie, czy wielkie koncerny. No i rzeczywiście, tak, to jest obciążenie dla takich mniejszych ciułaczy, czy właścicieli po prostu jakichś kiosków i tak dalej, czy, czy drobnych po prostu drobnych rzemieślników. Natomiast takie propozycje wydają się bardzo korzystne, tak. Ja mówię po prostu w kontekście jakby nie odnosząc tutaj do partii, tylko odnosząc do propozycji w ogóle jako dla przedsiębiorców, bo jakby żadna partia od dawna nie zaproponowała żadnego rozwiązania, które mogłoby tutaj zadowolić, ucieszyć przedsiębiorców. No, jeśli chodzi o te różnice między ZUS-em w Polsce a za granicą, to są one kosmiczne, tak? No, w Wielkiej Brytanii składka ZUS na rok wynosi 1000 zł, czyli wychodzi to praktycznie 80 zł miesięcznie. Bodajże płacona jest raz w roku, jest to około 200 funtów, tak? I tutaj przedsiębiorcy nie mają żadnego problemu. Pomijam kwestię tutaj rejestracji działalności i tak to już jest w ogóle inna sprawa natomiast rzeczywiście w Polsce brakuje takiego rozwiązania tak, brakuje rozwiązania bo jest albo mały ZUS, albo duży ZUS i bardzo często te firmy, które którym się kończy ten mały ZUS, później muszą po dwóch latach zamykać firmę no bo praktycznie ten duży ZUS ich wykańcza tak, wykańcza nie są w stanie zapłacić. Kiedyś się pojawiły takie głosy, że tak naprawdę ZUS nie powinien być problemem dla przedsiębiorców, bo jeżeli ktoś nie ma na ZUS, to tak naprawdę nie powinien prowadzić działalności, tak, bo ma za małe zyski, ma za małe obroty. No, to jest tak naprawdę bardzo radykalny tak naprawdę pogląd. Ja bym tak nie, nie powiedział, tak, bo są takie firmy, które się rozkręcają tak powoli z miesiąca na miesiąc. E, dzisiaj po prostu wszyscy tak naprawdę są zainspirowani Facebookiem, tak, e, Mark Zuckerberg to jest absolutnie ideał dla wielu młodych ludzi, natomiast on też po prostu zaczynał praktycznie od zera. No trudno jest tutaj przenieść, że ktoś stworzy takiego startupa potężnego jak Facebook w Polsce, ale też zaczynał praktycznie od zera. Też to było ciężko. Warto wspomnieć, że jeżeli chodzi chociażby o Facebook, to ściany po prostu w biurze Facebooka, człowiek, który przyszedł, zrobił graffiti, tak, można powiedzieć, że malarz, to po prostu Mark Zuckerberg nie miał wtedy po prostu takiej gotówki, i zaproponował mu, że za te ściany zapłacił mu pod postacią akcji. Nie, i rzeczywiście zapłacił mu w postaci tych akcji. I co się okazało, że po, po wielu latach te akcje były warte dziesiątki milionów tak, dolarów. <grych> I rzeczywiście warto było zatrzymać te akcje. Natomiast na pewno nie ma rozwiązania w Polsce jeśli chodzi o. O tak naprawdę o grupę osób pośrednich, tak, między małym zusem a dużym zusem. Wiadomo, że jeżeli ktoś otwiera firmę, ma ogromne zyski, obroty, to wtedy to jest ok. Natomiast wydaje się, że w ogóle takie rozwiązanie byłoby uczciwe, tak, bo nie jest to rozwiązanie, które, które po prostu byłoby jakieś szkodliwe, bo z jednej strony, tak, tutaj do 80 tysięcy płacimy 500 zł miesięcznie, tak. No, a oprócz tego, wiadomo, że przedsiębiorca musi też mieć koszty jeszcze na biuro rachunkowe, na lokal i tak dalej, na telefony, natomiast powyżej 80 tysięcy jest ten pełen ZUS, czyli 1200, czyli zachowana jest tak naprawdę ta norma, czy, czy po prostu ten schemat, natomiast powyżej 80 tysięcy, czyli na dobrą sprawę to by było powyżej 8 tysięcy przychodu, tak, na miesiąc, tylko trzeba też pamiętać, że kwestia przychodu, dochód, a zysk i tutaj koszty to są w ogóle inne sprawy, tak? No, przychód to jest wszystko, co przychodzi. Natomiast zysk może być niski, tak? Zysk może być niski, bo na przykład duże, działalność może generować duże koszty, tak? Może generować duże koszty. Także na pewno po prostu należałoby gdzieś tutaj szukać rozwiązania, natomiast to może być ciekawa propozycja, o ile ona zostanie w ogóle przeforsowana, tak, no bo tutaj koło parlamentarne, które liczy trzech posłów, no, nie będzie miało siły jakiejś potężnej w Sejmie, tak? Można powiedzieć, że jest to praktycznie koło na uboczu, jeśli chodzi o koło parlamentarne w Sejmie. Gdyby to rzeczywiście takie propozycje by wyszły ze strony nowoczesnej, jako całej partii, frakcji, tak? No to one by były istotne, natomiast one po prostu wychodzą jakby z, z, od strony trzech posłów, tak, no to pytanie, jest, czy te, trójka tych posłów prze, przekona do swojego pomysłu tutaj resztę posłów, tak, w Sejmie. No ale sam fakt, tak, warto zwrócić uwagę na pomysł tak naprawdę wprowadzenia takiego rozwiązania dla przedsiębiorców których tak, na, tak naprawdę na początku tej działalności na pewno by to dużo pomogło, tak? Dużo by pomogło, a tym mniejszym ciułaczom tak naprawdę by by po prostu tutaj nie obciążało tak istotnie w taki sposób istotnie finansowo. Wielu osób tak naprawdę wyprowadziłoby z tej szarej strefy, no bo przecież mogliby rejestrować tą działalność, którą prowadzą i tak i opłacać tutaj stosunkowo niski ZUS, tak? No nie oszukujmy się, 500 złotych u to nie jest ani wysoka, ani też mało. Na dobrą sprawę dobrowolne ubezpieczenie kosztuje około 400 zł, czyli byłoby to więcej niż dobrowolne ubezpieczenie, ale z drugiej strony ta osoba prowadziłaby działalność gospodarczą i miałaby od tego cały ten pakiet tak od tych składek zdrowotne, chorobowe i tak dalej. Tak mówię, ja to przedstawiam, przedstawiam w kontekście propozycji. Napiszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, czy jest to dobre rozwiązanie, czy też nie, czy też może po prostu powinno funkcjonować inne rozwiązanie. Bo, jakby tutaj, rząd Morawieckiego wprowadził też możliwość działalności nierejestrowanej, gdzie można zarobić praktycznie do 1000 zł miesięcznie. Przy czym tam tutaj pozostaje tak naprawdę znak zapytania, jeśli chodzi o ubezpieczenie. To ubezpieczenie no, tak naprawdę stoi po stronie osoby by zainteresowany, nie jest gwarantowane one przez państwo, tak czyli ta osoba nie musi prowadzić działalności gospodarczej. Natomiast tutaj odprowadza oczywiście podatki, rozlicza się. Natomiast nie ma tak naprawdę gwarancji ubezpieczenia, ubezpieczenia tak? czyli musi mieć to ubezpieczenie z innego źródła. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.